Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Jałmużna znakiem sprawiedliwości i solidarności. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 4 kwietnia 1979 roku. Dzisiaj jeszcze raz pragnę wrócić do tematów trzech konferencji wielkopostnych: modlitwa, post, Jałmużna, a nade wszystko do tej ostatniej. Jeśli modlitwa Post i Jałmużna kształtują nasze nawrócenie do Boga, nawrócenie, które najlepiej wyraża grecki termin metanoia, jeżeli stanowią one razem główny temat liturgii Wielkiego Postu, to gruntowny wgląd w tę liturgię przekonywa nas, że Jałmużna posiada tu miejsce szczególne, staraliśmy się już wyjaśnić to sobie pokrótce w ubiegłą środę, nawiązując do nauczania Chrystusa Pana, a także do nauczania proroków Starego Testamentu, które często odzywa się w liturgii okresu wielkopostnego. Zachodzi jeszcze jakaś potrzeba zaktualizowania tego tematu niejako przetłumaczenia go nie tylko na język współczesnych słów, ale także całej współczesnej rzeczywistości ludzkiej, wewnętrznej i społecznej, zarazem. Jak do tej współczesnej rzeczywistości odnoszą się owe słowa? Wypowiedziane przecież przed tysiącami lat, wypowiedziane w kontekście zupełnie innej rzeczywistości historyczno-społecznej pod adresem ludzi mających inną mentalność, niż my dzisiaj. Jak więc mamy je odnieść do siebie? W jakich newralgicznych punktach mają one dotknąć naszej współczesnej niesprawiedliwości, krzywdy ludzkiej, wielorakich nierówności? które bynajmniej nie zniknęły z życia ludzkości, chociaż tyle razy już wypisano na różnych sztandarach hasło o równości? Dziwną mocą brzmią te dyskretne słowa Chrystusa wypowiedziane kiedyś do apostoła zdrajcy. Ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Ubogich zawsze macie u siebie. Od chwili, gdy otworzyła się przepaść, jaką te słowa ukazały, Nikt nigdy nie umiał określić, co to jest ubóstwo. Gdy pytamy Boga, odpowiada, że to On sam jest ubogi. Ego sum pauper. Wezwanie do pokuty, do nawrócenia, to znaczy wezwanie do wewnętrznego otwarcia się dla drugich. Niczym nie da się zastąpić w dziejach Kościoła i w dziejach człowieka tego wezwania. To wezwanie ma nieskończoną ilość adresów. Jest skierowany do każdego człowieka, i jest skierowany do każdego ze względu na każdego. Każdy więc winien widzieć siebie niejako po obu stronach adresu tego wezwania. Chrystus żąda ode mnie, abym się otworzył dla drugiego, ale dla którego? Tego teraz, tutaj. Nie można odkładać tego wezwania Chrystusowego do jakiegoś nieokreślonego momentu w którym pojawi się ów kwalifikowany żebrak i wyciągnie rękę. W stosunku do każdego człowieka muszę być otwarty, gotów świadczyć. Czym świadczyć? Wiadomo przecież, że można czasem jednym słowem naprawdę obdarować człowieka, ale można go też jednym słowem boleśnie dotknąć skrzywdzić, zranić, można nawet moralnie zabić. Trzeba zatem owo wezwanie Chrystusa przyjmować naprzód w tych zwyczajnych, codziennych układach współżycia i obcowania, gdzie zawsze każdy z nas jest równocześnie tym, który może dawać drugim i tym, który także umie przyjąć to, czym oni mogą go obdarzyć. Urzeczywistniać wezwanie Chrystusa do wewnętrznego otwarcia się dla drugich, to znaczy żyć stale z gotowością znalezienia się po drugiej stronie adresu tego wezwania. "Jestem tym, kto daje drugim, także i przez to, że umiem przejmować, że jestem wdzięczny za każde dobro, które do mnie dochodzi od drugich. Nie mogę być zamknięty i niewdzięczny, nie mogę się odcinać. Przyjęcie Chrystusowego wezwania do otwarcia dla drugich domaga się, jak widać, przepracowania całego stylu naszego życia codziennego." Trzeba to wezwanie przyjmować w konkretnych wymiarach tego życia, nie odkładać do innych warunków czy okoliczności, kiedy dopiero zajdzie potrzeba. Trzeba trwać w takiej wewnętrznej postawie stale. W przeciwnym razie, gdy zajdzie owa niezwykła potrzeba, może nam zabraknąć odpowiedniej postawy. Rozumiejąc w ten sposób praktyczny sens wezwania Chrystusowego do świadczenia drugim na co dzień. Nie zamierzamy tego sensu zacieśniać do tych tylko codziennych, niejako małych wymiarów. Nasze świadczenie musi odnosić się również do spraw dalekich, do potrzeb bliźnich, z którymi nie stykamy się na co dzień, o których jednak wiemy. Tak, dzisiaj wiemy daleko więcej o tych potrzebach, o tych cierpieniach, o tych krzywdach ludzi żyjących w innych krajach, na innych kontynentach. Jesteśmy od nich może oddzieleni odległością geograficzną, barierą językową, granicami państw, nie możemy bezpośrednio wczuć się w to, jak cierpią głód, nędzę, poniewierkę, poniżenie, tortury, więzienie, upośledzenie społeczne, skazanie na wewnętrzną banicję czy na listę proskrybowanych. A przecież wiemy, że cierpią. I wiemy, że są to ludzie tak jak każdy z nas, nasi bracia. Braterstwo nie zostało wypisane dopiero na sztandarach nowożytnych rewolucji. Wyraził je dawno temu już Chrystus. Wy wszyscy braćmi jesteście, i co więcej, dał temu braterstwu nieodzowny punkt odniesienia. Nauczył nas mówić ojcze nasz. Braterstwo zakłada ojcostwo boskie. Wezwanie Chrystusa do otwarcia się dla drugiego, właśnie dla brata, posiada zasięg zawsze konkretny i zawsze uniwersalny. Dotyczy ono każdego, bo odnosi się do wszystkich. Miarą otwarcia się nie tylko i nie tyle jest bliskość drugiego, ile właśnie potrzeby. Byłem głodny, spragniony, nagi, w więzieniu, chory. Odpowiadamy na to wezwanie, szukając człowieka, który cierpi, podążając za nim nawet poprzez granice państw i kontynentów, w ten sposób tworzy się poprzez serce każdego z nas ów wymiar powszechnej ludzkiej solidarności. Powołaniem Kościoła jest strzec tego wymiaru, nie zacieśniać się do jakichś granic, do jakichś kierunków politycznych, do jakichś ustrojów. Strzec powszechnej ludzkiej solidarności z tymi przede wszystkim, którzy cierpią. Strzec jej ze względu na Chrystusa, który taki właśnie wymiar solidarności z człowiekiem ukształtował raz na zawsze. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. I zadał nam raz na zawsze. Zadał Kościołowi. Zadał wszystkim. Zadał każdemu. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Są to słowa świętego Pawła. Muszą przeto w naszej świadomości, w świadomości osobistej chrześcijanina, w świadomości społecznej środowisk, narodów, ukształtować się jakby szczególne strefy solidarności właśnie z tymi, którzy najbardziej cierpią. Musimy systematycznie pracować nad tym, aby strefy szczególnych ludzkich potrzeb, szczególnych cierpień, krzywd i niesprawiedliwości stawały się strefami chrześcijańskiej solidarności całego Kościoła, a przez Kościół poszczególnych społeczeństw i całej ludzkości. Jeśli żyjemy w warunkach dostatku czy dobrobytu, tym bardziej musimy być świadomi całej geografii głodu na ziemskim globie, tym bardziej musi przykuwać naszą uwagę ludzka nędza jako zjawisko masowe, musi pobudzać odpowiedzialność, wyzwalać gotowość czynnej i skutecznej pomocy. Jeżeli żyjemy w warunkach wolności, poszanowania praw człowieka, tym bardziej musi nas boleć krzywda społeczeństw pozbawionych wolności krzywda ludzi pozbawionych podstawowych ludzkich praw. Dotyczy to również wolności religijnej. Szczególnie głęboko musimy odczuwać wszędzie tam, gdzie wolność ta jest w poszanowaniu, Cierpienia ludzi, nieraz całych wspólnot religijnych, całych kościołów, którym na różne sposoby odmawia się prawa do życia religijnego wedle własnego wyznania czy obrządku. Czyż mam sytuacje takie nazywać po imieniu, z pewnością jest to moim obowiązkiem, ale na tym nie można poprzestać. Potrzeba, abyśmy wszyscy i wszędzie wypracowali postawę chrześcijańskiej solidarności z naszymi braćmi w wierze, którzy doznają upośledzeń i prześladowań, i trzeba szukać form, w których solidarność ta się wyrazi. Taka była tradycja Kościoła od najdawniejszych czasów. Wiadomo przecież, że Kościół Jezusa Chrystusa nie wszedł w dzieje ludzkości z pozycji siły, ale przez całe wieki prześladowań. I właśnie te wieki zrodziły też najgłębszą tradycję chrześcijańskiej solidarności. Również i dzisiaj solidarność taka jest siłą autentycznej odnowy. Jest niezbędną drogą autorealizacji Kościoła w świecie współczesnym. Jest sprawdzianem naszej wierności dla Chrystusa który powiedział, ubogich zawsze macie. I co uczynicie jednemu z nich mnie uczynicie. Nasze nawrócenie do Boga kształtuje się nieodmiennie na drodze tej solidarności. A te rosze, Advenia credium tuum, iat voluntas suba, sicur in celo, vered in terra. Aleblos cum potidiniamum amoris horine, et imi tenomis Sicure de nos imitimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatia, et libera nos amare.